tego właściciela. A wie pan, a młodzież jak to młodzież. Czyli to normalnie było zamieszkane za komuny, tak? Tak, oczywiście. Myśmy tu mieli, tu więcej rodzin mieszkało, no ale akurat my dwie rodziny, co na samym końcu, żeśmy się stąd wyprowadzali. Aha. I gdzie pani mieszkanie dali gdzieś tam? A to ja tam... Bo tu widać, że jakby część była za Niemca zwalona, a część nie, bo takie nowsze coś. Nie, wie pan co, bo to jeszcze, jak pan mówi, za komuny, to tamto skrzydło praktycznie było wyremontowane. Zostały sprawy wykończeniowe. Aha. Te freski, nie freski, wszystko. A później jakoś się tak rozleciała ta brygada. Także dotąd to było praktycznie, te stropy to było robione tam. To, jak ta rynna tam, to chyba do tamtąd było, aha, robione, bo tu jeszcze ludzie mieszkali, jak oni to remontowali. No a później się to, jak to rozleciało, no tak, stadnina oddała do państwa i... A już dwóch wisielców tu mieliśmy, tak? W tamtym roku, tak. A gdzie oni się powiesili? W środku, nie? W środku, no. Ale gdzieś tam na wieży, czy? No to na tamtym skrzydle, na tamtej koło wieży. Aha. A drugi na tej wyremontowanej części tamtej. No. To już teraz to straszy. Proszę? Teraz już straszy nawet. Nie. To taki na dwóch nogach, wie pan, co straszy. No dobrze, to dzięki. No. Jadę do Głuchoła z powrotem. To Wnusia? Tak, Wnusia. Jak ma na imię? Emilka. Emilka, dobra. To nic, dziękuję bardzo, że chciało się bardzo. Pani tam chwilę czasu poświęcić. Piesek też grzeczny, widzę. To gdzieś jeszcze dalej pan jedzie fotografować? A wrócę do Głuchołaz na obiad i potem zobaczę. Dobra, jeszcze raz dziękuję pani serdecznie.